internet jako taki jest pewnego rodzaju dobrem, które na nas spadło, pewnym instrumentem, dzięki któremu możemy się porozumiewać, i to już mówię truizmy, mieć kontakt ze światem w różnego rodzaju przestrzeniach, wymiarach i tak dalej, jest tym dobrem, które daje nam pewnego rodzaju wolność porozumiewania się i działań. Oczywiście muszą być spełniane pewne rygory, pewne obostrzenia muszą być, jakby chociażby sprawa ochrony w ogóle dzieci, prawda? Już nie będę poszerzać, słyszymy o różnych problemach. Więc to jest jakby ważne i tutaj też opowiadam się za tym, żeby ta ochrona i egzekwowanie tej ochrony było w miarę rygorystyczne. Natomiast no, jestem przeciwnikiem też jakby ograniczania pewnej wolności korzystania z instrumentu, jakim jest internet. To jest na razie tyle, co mogę powiedzieć i myślę, że to procedowanie w Senacie pójdzie w dobrym kierunku, dlatego że my też jesteśmy internautami, my też korzystamy z internetu i też żyjemy i poruszamy się w tej przestrzeni, więc to tyczy wszelkich społeczeństw, ale również i nas. Ja myślę, że została przeniesiona nie dlatego, że jest kontrowersyjna, bo jeszcze do żadnej kontrowersji nie doszło, bo jak wiemy, Sejm przyjął tę ustawę i nie było takiego szumu. Może też troszkę za późno ci, którzy protestowali, za późno się troszkę obudzili, czy mieli kłopoty z przeczytaniem jej, a może te wątpliwości doszły do nich później po różnych dyskusjach. No w każdym razie to się urodziło tak na dobrą sprawę od wczoraj czy od przedwczoraj obserwujemy duże zainteresowanie tą ustawą, więc ja myślę, że przeniesienie na dzień jutrzejszy polega na tym, żeby był jeszcze czas dzisiaj do wgłębienia się, do przemyślenia, do wyrobienia sobie poglądów i opinii po to, żeby jutro odbyć debatę i podjąć jakieś decyzje. Więc myślę, że to była słuszna decyzja o przeniesienie na jutro. Mimo tych sprzeciwów środowisk internetowych, minister rekomenduje przyjęcie ustawy jednak bez poprawek. No wczoraj na komisji minister rekomendował, przedstawiciel ministra, bo obecny był dyrektor Departamentu Prawnego, który reprezentował ministerstwo, rekomendował przyjęcie ustawy bez poprawek.